Są to zawody rozgrywane w porze zimowej na basenie, bo na otwartej wodzie nie można pływać. I są to zawody przede wszystkim dla najmłodszych zawodników, ale jak widać przy okazji starsi też się dobrze przy tym bawią. Zawody są rozgrywane w dwóch klasach, F4A bez oceny wykonania modelu i w klasie F4B z oceną wykonania modelu. W klasie F4A młodzik startują zawodnicy do lat 13, w klasie F4A junior od 14 do 18, no i klasa F4A senior od 18 w górę. I klasa F4A młodzik jest na szczęście najbardziej obsadzoną klasą. Mamy 30 zawodników, co nas bardzo cieszy, bo świadczy to o tym, że po latach zastoju modelarstwo się znowu rozwija. Jeżeli chodzi o klasy pozostałe, to bardzo mocno są obsadzone klasy F4B junior i F4A senior. Startują mistrzowie Europy, wicemistrzowie Europy, mistrzowie kraju, jak również wicemistrzowie Polski. Pływa się modelem po trasie złożonej z 12 bramek. Za każde potrącenie lub minięcie są przyznawane punkty karne. Kończy się bieg manewrem dokowania. Polega on na zatrzymaniu modelu między dwoma listwami w odpowiedniej strefie. Maksymalnie za pływanie można uzyskać 100 punktów, gdy jest klasa z oceną wykonania. Za ocenę można też maksymalnie 100 punktów. Thank you.